z premiery Tomasza trzeciej książki Lin Droga do minimalizmu. Spotykamy się w małym gronie, bo książka mówi o minimalizmie, więc trudno nam było zrobić z tego duże wydarzenie. I dołożymy wszelkich starań, żeby było dzisiaj nie tylko ciekawie, ale i merytorycznie. Jest ze mną Tomek oczywiście, który napisał trzy książki, jest autorem bestsellera w roku 2017 wydawnictwa One Press ze swoją pierwszą książką Lean Management po polsku, 11,5 powodów, dlaczego zmiana się nie udaje. Trener, wizjoner, który udowadnia, że Lean Management to nie tylko narzędzia i to, co robi w pracy, ale to także lifestyle. Jest też Bartłomiej Lux. Bartłomiej jest dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmie CFI Systemy Informatyczne, a także jest niesamowitym strategiem, który wzmacnia markę Vendo. To jest program ERP, do którego słowo nie da się nie istnieje. I jest z nami Robert Tarnowski, grafik, który ilustrował już trzy książki Tomasza. Bardzo miło. Jakiś czas temu jeden z moich mentorów, u których doskonale się, powiedział mi, że dopóki nie zaznam hejtu na swój temat, no to być może jest tak, że za mało robię. Więc od tamtej pory sukcesywnie monitoruję internet i sprawdzam, czy rzeczywiście już coś na nasz temat jest. Mamy mnóstwo pozytywnych komentarzy, bardzo fajny odbiór tego, co robimy, ale zdarzają się też zaczepki. I dzisiaj właśnie na te zaczepki będziemy odpowiadać. Przygotowałam sobie kilka takich specjalnych pytań do każdego z naszych gości, do Tomka, do Bartka i nawet do Roberta. Będzie trudno. Chłopak, jesteście gotowi? Tak. Dobra, super. Słuchajcie, pierwsze pytanie, które do nas spłynęło, albo spływa najczęściej. Tomek, czy ty naprawdę sprzedałeś dom i wdrożyłeś Lin w życiu prywatnym, czy to tylko Mirek, twój bohater twojej nowej książki? To fikcja czy rzeczywistość? To tylko Mirek. Ja, moje doświadczenie polegało bardziej na sprzedaży mieszkania, no i to jest kwestia tylko semantyki. No, główny bohater w literaturze wszystko musi być przejaskrawione, więc on miał duży dom i zamienił go na małe mieszkanie. Ja miałem duże mieszkanie i zamieniłem je na małe. No i to. Czyli rzeczywiście tak było? Tak, to jest moje osobiste doświadczenie. No właśnie, bo wszyscy się zastanawiają, czy rzeczywiście tak było, czy to tylko na potrzeby marketingu i książki. Nie, i na jednym z postów, ja z tego mieszkania prowadziłem nawet rozmowę, więc to jest rzeczywiste miejsce, w którym, jak sama wiesz, mieszkaliśmy przez 3 czy 4 miesiące, po to, żeby doświadczyć tego eksperymentu na sobie. No właśnie, bo jedno z pytań, które do nas też napłynęło, które mi się bardzo podobało i myślę, że to jest świetny moment na to, żeby na nie odpowiedzieć, bo zapytano ciebie, Tomek, co twoja żona na to i ja mogę teraz powiedzieć, że wszystko fajnie, chętnie w tym uczestniczyłam, ale możesz powiedzieć teraz, jak było naprawdę. No, bardzo ci się podobało, nie? Największy, oczywiście, no, to nie jest, ten metraż nie jest takim problemem, jak dla mnie przynajmniej, jak to, że to było jedno pomieszczenie, w którym żyliśmy w trójkę z naszym synem. No i na przykład słuchanie, każdy ma jakąś tam ulubioną muzykę, czy lokówkę, czy inne, tam suszarkę, czy inne rzeczy, które sobie włącza, czy na przykład moją gitarę. No więc jest to jakieś wyzwanie, ale daliśmy sobie radę. Dostaliśmy też takie zapytania i to jest też do ciebie, Bartku, kierowane, myślę, pytanie, bo to już druga książka, twoja, Tomek, której partnerem jest firma wdrażająca systemy ERP. I bardzo interesuje naszych followerców, czy to jest jakiś, nie wiem, planowany projekt współpracy z twojej strony i z Bartka, że chcecie połączyć Lin i systemy ERP? Znaczy, ja może powiem tylko krótko, że nie wyobrażam sobie, żeby partnerem mojej książki, mojej twórczości był ktoś, kto, mówiąc brutalnie, zapłaci mi za to i się znajdzie na okładce. To jest zawsze umotywowane czymś więcej. Dlatego też teraz rozmawialiśmy z Bartkiem, który reprezentuje firmę, czy produkt, tak, czy oprogramowanie Vendo. Bo ja wierzę w ten produkt. Uważam, że to jest coś, czego nie było dotychczas na rynku, zaprzęgnięta, zaprzężona sztuczna inteligencja do planowania.
No i po prostu mi się to podoba. No a poza tym dobrze, że nam się pracuje. Zrobiliśmy takim pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy wspólnie, to było szkolenie Skuteczny Planista. Teraz przymierzamy się do kolejnych już rzeczy. Nie tylko przymierzamy się, ale planujemy pracę w kolejnych projektach. No i to jest ta współpraca, którą ja wierzę, że będzie się rozwijała. Tak, ja może tylko powiem, że to nie jest jednorazowe działanie, tylko jest to element strategii naszej firmy, dlatego że moim marzeniem od zawsze było, pracując jeszcze w innych firmach, a znajdując obecnie miejsce w CFI, mam nadzieję na wiele, wiele lat, jest to, że chcemy nie być taką typowo firmą wdrażającą, sprzedającą rozwiązania RP na rynku, ponieważ jest kilka takich firm i niczym się to nie wyróżnia tak naprawdę, być może różnice są w szczegółach, ale to co my chcemy zrobić, to chcemy bardziej przeistoczyć się w firmę konsultancką. Sam konsulting sam w sobie jest bardzo dobry, ale wielu naszych klientów, to są nasze wspólne doświadczenia, pierwszy raz spotkałem się z Tomkiem, tak troszeczkę się badaliśmy, kto sobą co reprezentuje, jakie są doświadczenia, to było fajne spotkanie, bo to było takie trochę przeciąganie liny. U nas w biurze wtedy. Tak, sprawdzaliśmy się, ale okazało się, że mamy bardzo podobne doświadczenia. Wczoraj się okazało, że się urodziliśmy dzień po sobie, to znaczy później niż ja. Dokładnie. Okazuje się wiele wspólnego i wspólne doświadczenia w sumie takie bardzo podobne życiowe, więc jest nam bardzo po drodze, ale biznesowo również, dlatego że to, co my chcemy zrobić w firmie CFI, to zaproponować klientom dużo więcej. Nie tylko sprzedaż rozwiązań i uruchomienie tych rozwiązań, ale również optymalizację procesów. I tutaj dzięki pomocy Tomka i ludzi, którzy z nami współpracują, chcemy to zrobić dla naszych obecnych klientów i dla potencjalnych klientów, ponieważ bardzo często pada takie pytanie i takie jest przekonanie też prezesów firm, czy też dyrektorów wykonawczych, że no jak wdrożymy sobie takie rozwiązanie, to wy wdrażaliście w innych firmach, to rozwiążecie wszystkie nasze problemy. To nie jest do końca prawda, ponieważ oczywiście ERP usprawnia wiele elementów, może usprawnić wiele procesów, ale na etapie wdrażania brakuje czasu na to, żeby pewne rzeczy zmierzyć, po to, żeby pewne rzeczy zaproponować. Dokładnie. I tutaj myślę, że ten efekt synergii, czyli współpracy CFI a Tomkiem Kulem, osiągniemy dużo więcej dla naszych klientów niż bez, więc to jest zaplanowana strategia. Tak jest. Ja też mogę tylko dopowiedzieć, że przez 2002, a przez 17 lat też miałem taką, mam dalej taką wizję, żeby te rzeczy się uzupełniały, ponieważ nawet w literaturze powiedzmy światowej, jeśli chodzi o lean czy organizację produkcji, jest napisane, że klienci często wierzą w to, że jak kupią sobie system, to się rozwiąże ich problem. Tak jakbyśmy kupili garnitur i od razu stali się kulturalni. To tak nie działa. I ja mocno w to wierzę, że te procesy powinny być komplementarne, czyli usprawniamy firmę, a następnie opisujemy systemem ERP, tak to nazwijmy ogólnie. I też szukam przez te wiele lat współpracy czy pracy na tym gruncie, szukam takiego partnera, który by go spełniał i teraz po tych kilku miesiącach naszego dotykania się, mazania i szukania wspólnego mianownika, no to wydaje się, że to zaczyna mieć sens, tak jak sobie to zawsze wyobrażałem. I wierzę w to, co Bartek powiedział, wierzę w to, że to, co robimy razem, może się nie wykluczać, bo często klienci też mówią, że mają jakiś budżet na usprawnienia i mogą albo kupić system, albo na przykład poprawić tą miękką organizację, to czym zajmuję się ja. A to się kompletnie nie musi wykluczać, wręcz jeśli poprawisz swoją organizację, to te pieniądze możesz odzyskać, po prostu nie wydajesz ich na marnotrawstwo, tylko one ci się generują i możesz na przykład zainwestować je w system czy inne rzeczy, których potrzebujesz. To są, wierzę bardzo mocno w to, że to są rzeczy, które się uzupełniają, a nie wykluczają i no, mam nadzieję, że tak właśnie będzie ta nasza współpraca przebiegać. No właśnie, ja mam takie doświadczenia, że klienci bardzo często mówią, że mają budżet na system ERP albo mają budżet na optymalizację produkcji, ale nie mają aż takiego budżetu, żeby zrobić i to i to. Macie cel, okay, albo kupię spalnię, albo marynarkę. To tak, no, to tak nie działa. Zatem w dzisiejszym świecie, kiedy mamy możliwości różnego sposobu finansowania i tak naprawdę i dostawcy systemów ERP, to nie jesteśmy tak, tak jak mówimy, jedynie też są bardzo elastyczni w takim podejściu, to takie zamknięcie się w sobie, że mam tylko budżet na to i na nic więcej, to moim zdaniem zbędne takie koło. Tak? Do nigdy nie wyjdziemy bardziej do przodu, tak? Więc, ale ty mówisz klientom otwarcie, że system ERP nie pomoże im zrobić porządku z tym, co mają. I czemu ty to robisz, skoro ogólne przekonanie jest takie, że to przyniesie zamierzony efekt? Wiesz co, bo ja też mówię szczerze klientom. No, moja rola jest taka, że wiesz, my
Dla mnie sprzedawanie to nie jest sprzedaj zapomnień, tak? Dla mnie sprzedawanie to jest rozwiązywanie problemów klienta, tak? To chcemy robić. To chcemy robić od początku, od procesu sprzedaży, aż po uruchomienie takiego rozwiązania klienta. Więc my chcemy pracować z klientem długofalowo. Nie mogę sobie na to pozwolić, że sprzedam i zapominam, bo to jest działanie na bardzo krótką metę, tak? Więc patrząc na to, że jako firma w ciągu ostatnich 2 lat mocno się rozrośliśmy, no to znaczy się, że nasza strategia jest słuszna. I no nie wyobrażam sobie, żeby klient po prostu nie mógł oczekiwać od nas wsparcia również w różnych obszarach. I klienci się już zwracają, tak? Ponieważ czują, że owszem, korzystają z systemu, ale widzą, że mają nieupoczątkowaną organizację. No tuż przed obiadem rozmawialiśmy o takim przypadku. To jest bardzo naturalne, ponieważ jesteśmy w okresie jeszcze prosperity, no, który już tam jakoś się kończy. Niemniej firmy się bardzo szybko rozrastały i no, to jest tak, że mamy powietrze, no to wdychamy coraz szybciej, oddychamy, bo mamy tego powietrza coraz więcej i w pewnym momencie no, okazuje się, że organizacja się tak rozrosła, ale te procesy mamy nieuporządkowane. I teraz jest czas na to, że nawet jeżeli korzystamy z jakiegoś systemu, że trzeba to poukładać po to, żeby mieć jeszcze większe korzyści. I to jest ten czas na to właśnie, żeby nasza współpraca w końcu zaczęła przynosić jeszcze większe efekty dla naszych klientów, wspólnych klientów. Tomek, jeden z naszych followersów zarzuca ci, że piszesz o tym, że nie używasz karty kredytowej, a on wie, że używasz karty kredytowej swojej żony. Co ty na to? Powiem, kim mówisz. Wytłumacz się w takim razie. Jasne. Znaczy, myślę o tym jak najprościej to powiedzieć. Otóż ja piszę o tym, że przede wszystkim, że mój bohater odrzucił kartę kredytową. Ja też nie wiem, pozbyłem się, nawet nie mam konta. Pozbyłem się karty kredytowej. Natomiast drogi słuchaczu, widzu, czytaczu, karta płatnicza i karta, czytaczu komentarzy, postów, karta płatnicza i karta kredytowa to są dwie różne sprawy. Ja nie jestem przeciwnikiem używania kart, oprócz tego, że mają w sobie plastik, ale to jest bardzo wygodna forma płatności, czy telefonem, czy kartą. Natomiast, co mam na myśli, karta kredytowa też jest świetnym narzędziem, ponieważ jeśli używasz jej mądrze, ja kiedyś tak robiłem, to po prostu masz ten termin płatności i to jest taka odroczona płatność, po prostu polepszać się cashflow. Natomiast pułapka związana, czy niebezpieczeństwo związane z kartą kredytową jest takie, że my nie widzimy tego zadłużenia i jak kiedyś zapomnimy zapłacić to na czas i mi się to właśnie zdarzyło, no to potem narasta ta spirala, się gdzieś tam wkręca i no, no jest niefajnie i wiadomo, że ten produkt jest tak przygotowany, ta karta, żeby klientów zachęcać do brania kredytów po prostu, bo to się nazywa karta kredytowa. Dlatego ja nie zachęcam do tego, wręcz odradzam ludziom korzystanie z takiej karty, sam nie korzystam z karty kredytowej, z wyjątkiem na przykład sytuacji, gdzie trzeba wypożyczyć samochód i to jest konieczne, no i wtedy korzystam z karty mojej żony, albo ona za to płaci. Oczywiście, to nie jest tak, że no zdrowy rozsądek przede wszystkim powinniśmy promować, a nie upierać się przy jakichś konkretnych rozwiązaniach. Ja uważam, że to niesie ze sobą zagrożenie pułapki. Jeśli ktoś nie dojrzał do takiego modelu pracy jak ja kiedyś, no to po prostu niech tego nie robi. Mam tutaj taką jedną ciekawą rzecz, którą chyba muszę zacytować w całości. Jeden z naszych followersów napisał do nas w wiadomości prywatnej. Rozumiem zajawkę Lean i wiem na własnym przykładzie, że to, o czym uczysz, głównie zdroworozsądkowe zarządzanie, niesie za sobą ogromne korzyści, nie tylko finansowe. Ale by wdrażać Lean w domu, to już trochę za dużo. Jak na to wpadłeś w ogóle? Wczoraj miałem to pytanie też w wywiadzie radiowym. Nie wpadłem na to, tylko zawsze tak żyłem. To jest to po prostu taki mój sposób życia. Jeśli poprawiasz organizację i powodujesz, że one mają koszty niższe, odchudzają się, pozbywają się złych praktyk, no to nie możesz w swoim życiu tego nie wykonywać. To, co zmieniłem i co mi się nie podoba w tym, znaczy czego nie stosuję z takiego linowego podejścia w życiu, no to jest na przykład to, że kiedyś przez wiele lat nie miałem rodziny, więc jak jechałem do, nie wiem, Jeleniej Góry, a po drodze był klient we Wrocławiu, no to tak sobie planowałem tą trasę, że na przykład zdarzało mi się 2 tygodnie nie być w domu, no bo nie miałem takiej potrzeby. Teraz bardzo tego pilnuję i to jest takie trochę niezgodne ze mną, no bo myślę sobie, no kurczę, jadę jeden dzień na przykład do Opola, a drugi dzień do Dobrodzienia, które są obok siebie, mógłbym tam po drodze gdzieś spać, ale to w tej chwili moim priorytetem jest rodzina. Więc ja tak zawsze żyłem i to Robert też mówił o tym, że w niektórych momentach w książce przesadziłem już, bo nie można tak ustandaryzować wszystkiego w życiu. Może można, może nie można. No tak to, jak może wiecie, mam też taką prezentację, którą od wielu lat na konferencjach prezentuję pod tytułem Standaryzacja w Agencji Towarzyskiej. Więc różne rzeczy można ustandaryzować. To pytanie tylko, jak się z tym czujemy.
Robert, kilka osób napisało do nas, ci, którzy już widzieli książkę i ją czytali, albo jeszcze nie czytali, ale przynajmniej przeglądali, pisali do nas, że komiks, który jest w środku, jest fantastyczny. Ja może pokażę. Pokaż. I pytają nas, skąd pomysł na komiks? Z inności, z wybrania inności, innej formy odpowiedzi po prostu. Pracując wcześniej z Tomkiem, ilustrując Tomku. W ogóle ilustrowanie linu jest dosyć trudne, bo temat jest mało obrazowy i znaczy jak plastycznie ciężko dobrać formę, żeby akurat w miarę odpowiadała przekazowi autora książki. Ja pokazywałam to chyba już w internecie. No ale tu, przepraszam się wtrącę, ale przecież Robert od wielu lat funkcjonuje takim na rynku komiksowym i to jest to, co ty lubisz robić. Lubię, tak. Komiks to jest taka forma, która mi najbardziej odpowiadała. Naprawdę? Rysujesz komiksy? Tak, rysuję. Od jakichś dwóch lat planujemy, albo trzech, planujemy wspólny komiks. Ja mam trochę z tym problem, no bo w komiksie nie widać tego języka, który ja używam, tylko widać bardziej obrazki i wypowiedzi. Mam Tomka od dłuższego czasu, rzeczywiście od kiedy nawiązaliśmy współpracę przy ilustrowaniu akurat Tomka książek. Namawiam go, żeby napisał dla mnie scenariusz pod komiks właśnie, nie? Że byłby to taki pierwszy nowy komiks, który wyszedłby, oczywiście wydalibyśmy to w języku angielskim. Robert, to teraz musimy już to szybko zrobić, bo jak już o tym powiemy, to już nie będzie pierwszy. To po japońsku, słowacji albo po chińsku. Z komiksem jest ten problem, że podejrzewam, szybciej to komiks się będzie pisało, niż mnie potem rysowało. No tak. Ale rzeczywiście taka idea zaistnienia na rynku jako pierwsze coś, do mnie przemawia jak najbardziej, więc będę Tomka cały czas namawiał do tego, żeby rzeczywiście napisał dla mnie ten scenariusz. I bardzo chętnie go zilustruję, tym bardziej, że no tutaj już można powiedzieć troszeczkę w tej książce pierwsze koty za płoty. Wiem jak to ugryźć, wiem, wydaje mi się, wiem czego Tomek oczekiwał, jak gdyby pracując przy tej książce. Było to dla mnie trudne. Tak? Jest, w ogóle praca z Tomkiem jest dla mnie bardzo trudna, Tomek jest bardzo wymagającym człowiekiem. Naprawdę nie Robert, no ale pracujemy już 3 lata przy książkach samych. Tomek, no nie szkodzi mi, no to jest nieważne ile pracujemy z sobą. Także twoje oczekiwania niestety rosną za każdym razem. I to jest najtrudniejsze, że wymagasz ode mnie cały czas, żebym tę poprzeczkę podnosił coraz wyżej. No ale ty przekraczasz te oczekiwania za każdym razem. No, staram się. Wiem, że jak już kiedyś będziemy, jak już skończysz trylogię i przyjdziesz do mnie, żebym ją zilustrował, to wtedy to będzie moje ostatnie dzieło życia. Bartek, Robert, wy jesteście w ogóle pierwszymi osobami, które czytały książkę. No, ty, bo tak, ja musiałem. Ty, bo jesteś partnerem. Też musiał. I powiedzieliście, że książka jest fajna, super, że w ogóle ty powiedziałeś, że to do tej pory najlepsza Tomka książka. Ty, Bartek, powiedziałeś, że jest świetna. No i co, jak wasze mapy aktywności? Skorzystaliście już z tego, co się dowiedzieliście z książki? Ja bardzo zmieniłem swoje życie, od kiedy zilustrowałem książkę Tomka. Bardzo zmieniłem swoje własne życie. Może nie dlatego, że przeczytałem tę książkę, aczkolwiek rzeczywiście tak się pogmatwało wszystko w moim życiu, że musiałem je zmienić, ale książka bardzo mi pomogła. A ile masz samochodów? Jestem na etapie sprzedawania jednego. O, super. Bartek, a ty ile masz aut? 2, ale to jest moja słabość. Zresztą dyskutowałem na tym z Tomkiem po przeczytaniu tych książek, a propos samochodów, bo Tomek to jak ja kocha samochody i mieliśmy nawet bardzo podobny model samochodu, tak w oznaczeniu. Więc ja sprzedałem, a ty nabyłeś, ale ty jesteś trochę młodszy. Tym tak. Więc to był taki element, gdzie spieraliśmy się, bo to jest moja słabość, więc ja uważam akurat, że życie jest krótkie i czasami trzeba mieć pewne przyjemności, akurat dla mnie samochód jest pewną przyjemnością i ciężko mi z tego zrezygnować, ale niemniej ta książka jest mi po drodze, dlatego że wiele z tych elementów zgadzam się z nimi, wdrażam u siebie w życiu. Zresztą jestem na etapie sprzedaży domu, ponieważ uważam, że jest za duży i muszę zamienić go na mniejszy. Kawalerkę. Może nie kawalerkę, ale faktycznie jestem na takim etapie życia, że dom spełni swoją rolę i trzeba go sprzedać, bo jest za duży i że jest po prostu... Nie ma to większego sensu, trzeba to zamienić na mniejsze mieszkanie. To jest jeden z elementów. A drugie, w pewnym momencie człowiek na samym początku tak chce jak najwięcej, kupuje. Tego później się okazuje, że
to wszystko przeszkadza, to wszystko kosztuje, to wszystko zajmuje czas, bo tu się zepsuje ekspres, tu się zepsuje drukarka, a przecież to są rzeczy, z których można się obejść. Okay. Więc tak, też mi jest to po drodze. Minimalizm jest mi po drodze, im jestem starszy, tym jest mi bliżej. Jestem starszy. 4 lata, tak. Ale Tomek powiedział ostatnio fajną rzecz, że minimalizm to nie jest dziadostwo. Nie, absolutnie nie. Tylko jeśli masz rzeczywiście uzasadnienie do tego, że masz, nie wiem, 2, 3, 4 auta, no to rzeczywiście można to kategorizować. Z tymi autami to też jest taka trochę przenośnia, dlatego że no sam teraz nabyłem Skoda Felicję, bo nie, gdzieś tam się to przewija na Facebooku. Natomiast ja nie jest tak, że jeździmy jednym autem na spółkę i tam wyrywamy sobie go i tak dalej, tylko jak mam potrzebę, to sobie wypożyczam samochód. Natomiast uważam, że właśnie kupowanie czy nabywanie czegoś, posiadanie czegoś tylko dla samego posiadania jest po prostu niepotrzebne. Tak, zgadzam się z tym. Dla mnie ta książka przede wszystkim spełnia dwie funkcje bardzo ważne. Po pierwsze prowokuje do rozmów. Pamiętam, jak czytałem tę książkę przy ilustrowaniu, rozmawiałem z moją żoną na temat tej książki i rzeczywiście tam dochodziło między nami do jakichś sporów na temat właśnie tego, co Tomek tam napisał. Ona się zgadzała albo się nie zgadzała, potem, więc jest to totalna prowokacja. No i jest to inspiracja. No bo to jedno dla mnie niż jedno z drugim, więc ta książka naprawdę inspiruje. Mnie zainspirowała. No dobra, to ile masz aparatów fotograficznych? Ale to jest narzędzie prywatne. No, prywatnie mam jeden, natomiast zawodowo mam ich kilka. Nie, no to była prowokacja. Nie, no to właśnie jest taki poziom. Znów, ten minimalizm nie musi polegać na tym, że wszystkiego po prostu masz mało. Masz jeden kubek i menażkę i but z jedną sznurówką. Tylko właśnie na tym, że inwestujesz swoją energię, swój czas, swoje pieniądze w to, co jest dla ciebie ważne. Dla Roberta fotografowanie to jest coś ważnego, jest to hobby, coś, z czego żyje, więc no, nie wyobrażam sobie, że miał jeden aparat fotograficzny albo telefonem robił zdjęcia na przykład, bo jest minimalista. Ale ty tego nie napisałeś bezpośrednio, to. Ale ty teoretycznie tą książką mówisz, sprawdź się, wiesz, i to jest takie podpuszczanie też trochę tak. Ja tak to odebrałem, nie? I wiesz, ja też po przeczytaniu tej książki też zacząłem jak gdyby mimowolnie wdrażać pewne rzeczy, które wyczytałem u ciebie w książce, nie? Więc dla mnie to jest taka prowokacja, nie? Sprowokowałeś mnie, wiesz, do mnie nie mówiąc wprost, między wierszami to wyczytałem i wyszło mi to na dobre. No tak, ja mam na przykład takiego klienta, który mówi, że no kurczę, ale ja mam dom 500 metrów kwadratowych, chcę to teraz sprzedać, a ja na to zapieprzałem tyle lat. Po czym gdzieś tam kilka dni później, czy kilka tygodni później rozmawiamy o tym, czy w razie jakiegoś tam kataklizmu, wojny, powodzi dałoby się przeżyć. On mówi, no kurczę, mam pasiekę swoją, znaczy jeden ul i tam miód sobie zrobię tutaj. No i tak się okazało, że dałby sobie radę, tak naprawdę nie mając nic, tylko swoje ręce i te parę pszczół. Więc tak jak mówisz, Robert, to jest taka prowokacja i to jest to, żeby zacząć się zastanawiać, tak jak powiedziałeś o tej mapie, zrobić sobie mapę aktywności, rzeczy, gratów różnych, którym się otaczasz i wyrzucić te, które ci nie pasują. Zostawić tylko te, które są ważne i na nie położyć nacisk. Książka, jeżeli zostanie wydana po arabsku, na pewno sprawi, że szejk zrezygnuje z haremu i zostanie monogamistą. Tylko, że będziecie ją czytać z drugiej strony. Okej, Tomek, Bartek, Robert, bardzo wam dziękuję. Za świetną rozmowę. Ale nie odważyłbym się wysłać książkę. Ale byłby to eksperyment na czwartą książkę. No to bardzo wam dziękuję. My wracamy do świętowania w naszym minimalistycznym gronie. A ty jeszcze, jeśli nie masz swojego egzemplarza, wejdź na stronę minimalizm.pl. Tam możesz się dowiedzieć więcej na temat książki, na temat Tomasza i możesz zamówić swój egzemplarz. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć.